Ja teraz bym poprosił Jacka Kręca, który opowie i pewnie pokaże, co robi, a ja sobie też w międzyczasie popatrzę. Jeśli Państwo. Proszę Państwa, ja chciałem parę słów powiedzieć, ale bliżej jestem nieświadomy mistrzostwem moich kolegów, akwarelistów, zaczynając od Lutwina, który był pierwszy, którego kilkanaście lat temu poznałem przez internet. Świat akwareli Krzysztofa Lutwina, 14 lat temu. No i tak zapragnąłem, jak zapewne wielu z Państwa, też spróbować. To dzisiaj mi to nie wychodzi, dlatego chciałbym powiedzieć Państwu o czymś, co być może podobnie też czujecie, że jesteście też onieśmieleni i uważacie, że to jest niemożliwe, żeby ja tak malował. Przepraszam, mogę wejść z głową? Proszę Państwa, każdy z Was był kiedyś w przedszkolu i każdy malował akwarium. Każdy, górnymi farbami. My poszliśmy dalej. No nie, to jest prawda. Natomiast profesor Jacek Kręc tworzył wydział w Portugalii. Myśmy się tam poznali, wydział architektury, tak gwoli przedstawienia. I tam malował akwarelą i uczył studentów portugalskich malowania akwarelą. Dlatego nas zapraszał później na warsztaty. I sympozja tak zwane, tak? Naukowe. Miałem przyjemność, że czterech z naszych... Dokładnie. Właśnie nie dawał widziałem. Krzysztof i Ryszard i Michał z Michał Kuczyński. No i próbowaliśmy tą wspaniałą techniką moich studentów architektury zarazić. Przecież ostatnio była sytuacja w Krakowie na rynku, proszę Państwa, to jest niesamowite. Po prostu stoimy, załatwiamy wystawy, nagle podbiega do mnie taki mały czarniawy facet i mówi, ty jesteś Lutwin, you are Lutwin. Ja Ciebie pamiętam z Covilla, Portugalia. Dlaczego Portugalia? Dlatego, że tam klimat jest taki, że właściwie cały rok można w plenerze malować akwarele. Cały rok jest po prostu ciepło i przyjemnie. Ale ja chcę wrócić do tego wątku nieśmielonego i powiedzieć Państwu nie tyle o akwarelach, co o akwarelowych szkicach. O takim ruchu, który powstał 7-8 lat temu, który nazywa się Urban Sketching, który w ciągu tych 7-8 lat stał się niezwykle popularny. Mówię o tym, że jest to ruch właściwie nie tyle dla artystów czy architektów, ale dla wszystkich. Jest to jakby taka alternatywa do podróżowania po świecie z aparatem fotograficznym. Aparat fotograficzny potrzebuje kilka sekund, żeby zrobić zdjęcie, żeby to uwieczyć. Tu chodzi o coś innego. O to, żeby z ołówkiem, czy z jakimś pisaczkiem, czy pędzelkiem, z jakimś drobnym szkicownikiem usiąść w jakimś miejscu, które nas zachwyciło i przeżyć. I najpełniejsze przeżycie jest, proszę Państwa, wtedy, kiedy chcemy to nasze przeżycie wyrazić ręką. Następuje jakiś niesamowity łącznik między naszym widzeniem, naszym myśleniem, a ręką. Decydujemy, co jest istotne. Nie jesteśmy w stanie oczywiście fotograficznie odtworzyć to, co aparat, ale możemy odtworzyć to, co przykuło naszą uwagę i kilkoma liniami to ująć. I muszę teraz powiedzieć, by pokonać to onieśmielenie. Niektórzy mówią, nie, ja nie potrafię rysować ludzi, nie potrafię rysować koni, a architektury to już w ogóle. Właśnie o to chodzi, że się nie potrafi. Przecież Państwo wiecie, na czym polega sztuka współczesna. Przecież jeżeli ktoś chce fotograficznie oddać, to zrobi to aparatem. Tu trzeba oddać w sposób indywidualny, subiektywny. Mogę wejść w słowo, bo anegdotka mi się przypomina, zawsze to mówię na wernisażach, mianowicie jak pytają się mnie, dlaczego nie maluję fotograficznie, czyli bardzo dokładnie, opowiadam taką anegdotkę o górale, oczywiście jak Krakus i górale. Jak góral idzie na hali i widzi turystę malującego, tak cyzelującego bardzo dokładnie i idzie rano, wraca po południu, turysta skończył obraz, bardzo dokładnie, a góral mówi, jedu się Mario, jak się musi człowiek namęczyć, jak nie ma aparatu fotograficznego. No więc siada się gdzieś w kawiarni, jest chwila czasu, czeka się na zamówienie, no i tak można w ciągu tych kilku minut ten moment zawrzeć.
proszę Państwa. No, jest najprostsza, kilka planów. Kwestia po prostu tylko śmiałości pewnej, żeby wziąć odpowiednią ilość wody i tego pigmentu i poznać parę, powiedzmy, chwytów. Z czasem można ich nabyć, na przykład oglądając to, jak to robi Krzysztof Ludwik. To są takie notatki krótkie zupełnie, to co nas, jak zwraca naszą uwagę. Jakaś metaloplastyka, którą zauważyłem w pięknym mieście hiszpańskim Ciudad Rodrigo. Tutaj zatrzymaliśmy się, ktoś chciał zatrzymać się na chwilę, żeby zrobić siusiu, no to te 5 minut. Szybki pędzel akwarelą, notatka w drodze do klinii. No, powiedzmy, że w pewnym momencie poznaje się tą technikę szkicowania i akwareli i już zaczyna się kontrolować pewne rzeczy. Tu jest kwestia kontrolowania szybkości ruchu pędzla, natężenia, ilości wody i widzimy, że jednym pociągnięciem jest robiona ściana tych kamiennych budynków. Papier jest chropawy. I on pokazuje, że to są kamienne budynki, prawda? To, że ta farba nie całkowicie przykrywa równomiernie, tylko właśnie jest taka chropawa. To jest kwestia po prostu pewnej wprawy. Podobnie tutaj. Uczę studentów w ten sposób, że daje im limitowany czas. 4 minuty. Proszę w 4 minuty narysować takie coś skomplikowanego. Że ciasna nie da się narysować wszystkich kamieni, wszystkich okienek i wszystkich statków. Więc trzeba podjąć pewne decyzje. Właśnie decyzje, co jest istotą tego krajobrazu, co jest istotą tego miejsca. Park w Oliwie, wiosną. No, generalnie często architekci zaczynają jednak od rysunku. Zwłaszcza takiego jak z układu panoramy miasta, żeby zawrzeć różne wieże, różne architektoniczne elementy. No i potem na to przychodzi akwarela, która jest w stanie bardziej wydobyć tektonikę. Ciepła barwa po stronie światła i chłodna po stronie cieni. To jest też jeden z takich chwytów po prostu. Podobnie tutaj taka scena z życia miejskiego w Portugalii i potem podkreślona pędzelkiem, no zupełnie w taki schematyczny sposób. A tu bardzo ciekawa jest historia taka, że ten obrazek szybki powstał odwrotnie, że nie był najpierw rysunek, tylko najpierw były główne plany barw. A więc tak, plama rzeki, plama zieleni, plama nieba. No i taki brąz tego mostu. I dopiero potem na tym, ile było czasu wolnego, tyle zanim przyniósł powiedzmy danie, czujemy jakieś detale. Podobnie tutaj. Każde miasto ma charakterystyczną kolorystykę, różniącą się. Jest Salamanka, która jest w kolorze takiego różowego kamienia. Są miasta, które są bardziej z żółtego kamienia, jakiegoś kurowego. I to można wyrazić jednym maśnięciem. Proszę Państwa, jeden z niewielu uczestników pleneru, który ma tu szarkę. I wykorzystują jej koleżanki. Może byśmy chcieli zobaczyć teraz, ale jeszcze chwilę. Parę slajdów, zaraz zobaczymy, co robi Krzysztof. A to ja w tym momencie przerywam, że... Aczkolwiek ja mogę słyszeć w międzyczasie, nie? Bo przynajmniej mi wytknie. No więc... Nie słychać mnie, nie słychać Ciebie, tak? Proszę Państwa, właśnie cała Jurko polega na pełnej improwizacji i frywolności, nie? Chciałem przekazać podstawowy zestaw materiałów. Jest to w takiej małej skrzyneczce, albo jeszcze mniejszej. Bardzo łatwo z taką skrzyneczką podróżować i wszystko, co Urban Sketchers szykują. 3-4 kolory akwareli. Jeden pędzelek, który umożliwia rysowanie metalu, a jednocześnie jak się mocniej przyciśnie, większe powierzchnie. Tak.
Także nie musimy podróżować z pełnym warsztatem akwarelisty, ze sztalugami, tylko właśnie z takim jakimś małym szkicownikiem. Ja robię sobie sam szkicowniki swoje w ten sposób, że lubię rysować panoramy, więc biorę tak papier i po prostu wypinam go. Często stosujemy jakąś ograniczoną gamę barw, dlatego że nie ma czasu na to, żeby w pełni odzwierciedlić. I dlatego na przykład zaznaczamy genialny kolor lub światło i cień. Tutaj jeśli ktoś mówi, że nie potrafi malować, no to pokazuję ten slajd, żeby zachęcić do tego, żeby robić to w sposób zupełnie spontaniczny. Oczywiście potrzebna jest podstawowa wiedza na temat mieszania kolorów, ale to każdy tam ją posiada, prawda? Czasem nie trzeba używać szkicownika, można malować na tym, co jest pod ręką, na jakiejś gazecie, na jakimś papierze bakowym. No i właśnie ta spontaniczność, ta właśnie ta nieumiejętność, która tutaj jest tym urokiem. Przede wszystkim zatrzymanie się w miejscu, przyglądnięcie się, obserwacja. Zatrzymujemy się w miejscu. Tak, to jest zgodnie z tą filozofią slow w tej chwili taką. Slow down. Po prostu odpocznij, zatrzymaj. Ale chcę pokazać taką technikę specjalną, która polega na rysowaniu bez patrzenia na szkicownik. Często jest tak, że jest albo jest ciemno podczas koncertu, albo po prostu wolimy się skupić nad tym, co rysujemy, niż to jak rysujemy. I to jest taka scenka, powiedzmy, kiedy Urban Sketchers spotykają się na końcu dnia na jakiejś kolacyjce. Jest trochę dużo wina i tą linię szkicowania bardziej ośmiela, ale generalnie polega na tym, że rysujemy tak, patrzymy tam i wychodzą nam efekty nieoczekiwane i śmieszne, prawda? Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo.